spotkanie finansowane, jak pokazuje plakat, grupa PG, Polska Grupa Energetyczna. Dziękujemy bardzo za wsparcie naszych działań. Dzisiaj spotkanie dotyczy tematu strażników. Uważałem, że czy to może być intrygujące, bo jacy strażnicy, prawda? Mówiąc szczerze, wybrałem ten tytuł świadomie, bo jest to nawiązanie do dawnych strażników puszczy. Tutaj jak były puszcze, te ogromne puszcze, to byli tak zwani osocznicy, którzy pilnowali tych puszcz. Pomyślałem sobie, że ci, którzy kontynuują to dziedzictwo tych osoczników, to są na przykład pracownicy parku, w tym oczywiście przede wszystkim dyrektorzy tego parku. Osocznicy byli tutaj w zasadzie do 1672 roku. Potem w wyniku działań zakonników zostali stąd przepędzeni. Sieci łowieckie i inne instrumenty łowieckie zostały zniszczone i oni zostali przeniesieni gdzieś w okolice Tykocina, do samego Tykocina. I w zasadzie od tego momentu była taki czas nieciągłości, gdzie te puszcze nie były pilnowane. I tak naprawdę wtedy puszcza uległa toporom ludzi kamieniołów, którzy te puszcze przekształcili tak naprawdę w obszar stricte przemysłowy, potem rolniczy. I potem ta puszcza się znowu odradzała. Ja mówiąc szczerze, ten tytuł wybrałem też nie bez przyczyny, bo pomyślałem sobie, że sami strażnicy to jest troszkę za mało i pomyślałem sobie też, że ci, którzy lubią oglądać kultowe filmy, na przykład mogą sobie kojarzyć tych strażników z superbohaterami znanej serii Watchmen. Nie wiem, który z panów bardziej pasuje na doktora Manhattana. Mógłbym wskazywać te osoby, które nie używają grzywienia, pasowałem do tego, kto jest sobą, kto jest tutaj jedwabistą zjawą, ale mówiąc szczerze, nie bez przyczyny pomyślałem sobie, żeby połączyć tych właśnie strażników z tego takiego kultowego filmu o strażnikach, bo tylko superbohaterowie w tej przestrzeni kulturowo-politycznej są w stanie bronić przyrody dla wspólnego dobra. Tyle na jego wstępu. Zapraszam panu serdecznie. Pan dyrektor Szpiluś może po środku i kompozycja flankująca. Pan dyrektor Borejszo i pan Tomasz Puszcza. Ja skromnie sądzę z tyłu za kamerą z karteczką i mam do panów kilka pytań. Teoretycznie wcześniej uzgodnionych, ale tak naprawdę... Co? Ze mną nie uzgodnionych. Teoretycznie powiedziałem uzgodnionych, ale tak naprawdę... Pytania nie są do końca uzgodnione. Ja mogę ten rzutnik wyłączyć, jeżeli panowie. Nie, to nie przeszkadza. Przeszkadza? No świetnie, bo akurat będzie mieć lepsze światło. Zacznę może tak po kolei, żeby trzymać się chronologii, co ustaliłem, że pierwszy na pytania będzie odpowiadał pan Zdzisław Szkiruć, następny pan Jarosław Borejszo i na końcu pan Tomasz Huszcza. Pan Szkiruć wydałbyś kartkę. Ja mam kartkę, bo tu są daty różne. A ty jesteś szczegółowiec, no więc ja szczegółowiec. Ale panie Zdzisławie, pierwsze pytanie, bo prosiłbym, żeby tak na krótko odpowiadać, bo teraz panów jest kilku, a pytań mamy około 80, także chciałbym to, żeby to zgrabnie się zakończyło przed godziną 4 nad ranem. Wykształcenie. Jakie jest pana wykształcenie? Wydział Leśny z GGW w Warszawie po ogólniaku. Po ogólniaku. Tak. A ten ogólnik pan skończył jak... Kętrzynie. W Kętrzynie. Piękna miejscowość, gdzie rodzice trafili w 1946 roku, no, uciekając z terenów wschodniej Polski, które zajęli inni, inne państwo zajęło, przemieścili się do Kętrzyna. Czyli w zasadzie pan jest takim... Pruszakiem. Typowym... Nie, pan Pruszakiem. Pan tak został. A ja mówię zawsze o tym takim... Kudlem ze wschodu, prawda? Takim mieszającym ze wschodu, prawda? No tak to jest. Tak, mówiąc, że to do takiego kudla do mnie też poniekąd należy, bo tutaj jestem też przecież miejscowy tutaj w tym miejscu. Ponieważ stamtąd przyjechali, to w szkole średniej, jak opowiadałem już w tych końcówkach klas szkoły średniej o Katyniu, to niektórzy tak mówili, gdzie chcieli słuchać, a rodzice przyjechali stamtąd. Wiedzieli, co to znaczy słowo kat. Ale mam pytanie, mam pytania teraz, podpytania do tego pytania o wykształceniu. Dobrze. Czy to była
konieczność, A, B, świadomy wybór, czy przypadek? Wybór studiów leśnych. Przypadek. Kolega z siostry starszej mojej, przyjeżdżali kumple z przyszłym mężem siostry. Jeden był na studiach leśnych, pan Wilhelm Stoma, potem pracował w PGR-ach, był leśnikiem. Na leśnicy Giżyca. Tak, też pracował, no tak, tak, krótko był Wilhelm, krótko był. W każdym razie on mnie namówił, ty mówię, co tam dziecko jakieś, na leśnictwo idzie, a może i dobrze. No i to, dziękuję bardzo. Pan Jarosław Borejszczak, no właśnie, pytanie, wykształcenie. To samo, co pan dyrektor Szkilusz, tylko trochę później, czyli FGGW, Warszawa, też po liceum. No liceum. I wybór właśnie. Warszawa, bo właśnie, znaczy, ty jesteś z Warszawy poniekąd. Nie, ja nie jestem z Warszawy, sam o tym dobrze wiesz i dlatego ciągle o tym wspominasz. Nie należy do krawacia. Nie nauczył się. Ale rodzina jest spod Warszawy również? Nie, znaczy ja wychowywałem się pod Warszawą, ale moja rodzina nie pochodzi z Warszawy. Jestem też takim kundlem polskim, ponieważ mój ojciec uciekał z Wilna w 1945 roku na ziemię zachodnie. Pojechał dalej niż do Kętrzyna, bo aż do Wałcza. A moja mama jest taka trochę kurpianka, bo jej mama jest z Ostrołęki, była z Ostrołęki, a mój dziadek poznaniak z Podwrześni, także w sumie taka niezła mieszanka. No także tutaj z polskością mamy zawsze pewne problemy. A w Grodzisku znaleźli się przypadkiem, bo tam po prostu był po rodzinie dom do kupienia i dlatego się znaleźli w Grodzisku Mazowieckim, w którym mieszkałem do zakończenia studiów. Pięknie. No oczywiście to samo. To podpytania do pytania głównego, czy ten wybór studiów to była konieczność, świadomy wybór, czy przypadek? Wybór był świadomy, to się rodziło przez kilka lat, ta decyzja i opowiadałem o tym tydzień temu podczas spotkania z fotografami, że na moją decyzję duży wpływ miały książki Włodzimierza Puchalskiego, ale też i Włodzimierza Łapińskiego. Pięknie, dziękuję bardzo. Pytanie do pana Tomasza Puszczy. To samo, wykształcenie. Tak, bardzo podobne, ale zacznę od podstawówki, bo szkołę podstawową ukończyłem w Płocicznie Tartak, potem 5 lat w Białowieży, 88-93, czyli to ten czas, kiedy powstał Park Narodowy. Byłem uczniem Technikum Leśnego, a potem studia w Poznaniu. Swego czasu trzy uczelnie wyższe były takie wiodące w Polsce, gdzie się leśnicy kształcili, czyli SGGW, Kraków i Poznań. Ja się bałem dużych miast, w związku z tym wybrałem mniejsze miasto. Czyli to podpytanie następne, czy wybór studiów był koniecznością, wyborem światowym czy przypadkiem, to raczej chyba tylko odpowiedź B mogę zakreślić, że wybór świadomy, prawda? W pewnym sensie tak, ale zastanawiałem się nad tym pytaniem i jakie mam udzielić odpowiedzi. To chyba też w jakimś sensie była konieczność, bo las zawsze był wokół mnie i ten zawód również towarzyszył moim przodkom i to było takie oczywiste. Nie wyobrażałem sobie, że mogę robić cokolwiek innego niż właśnie zajmować się czymś, co tak jest bliskie lasu. W zasadzie twoi przodkowie, jak się tak pogrzeby, to ja znalazłem ślady w XIX wieku. Już tam nazwisko Huszczu pojawia się związane z lasem. Ten Huszcz, o którym wczoraj nam mówiłem, był gajowym w Sobolewie, w tej osadzie strzeleckiej tak zwanej w Sobolewie, która jest teraz osadą zresztą Wigielskiego Parku Narodowego. Ale teściem Aleksandra, czyli mojego pradziada, był mój prapradziad Grust, który mieszkał na Gawarce. W zasadzie on był takim pierwszym leśnikiem, był tam leśniczym, który rozpoczął taką tradycję tego zawodu w naszej rodzinie. To samo nazwisko Huszcz, o którym właśnie mówiłem, oznacza gęstwinę leśną na przykład, w takim staropolskim języku, ale zostawmy na razie językowe sprawy. No właśnie, pytanie takie do panów wspólne i oczekuję na uczciwą odpowiedź. Czy to, że większość dyrektorów parków narodowych w Polsce to leśnicy, jest to problem, czy jest to wartość dodana? Nie zrozumiałem pytania. Czy to, że większość dyrektorów parków narodowych w tym kraju jest po leśnictwie, czy jest to problemem, czy jest to z kolei taką wartością dodaną?
Znaczy wiesz, to jest trochę trzeba sięgnąć do historii. Polskie parki narodowe w największej części to tereny leśne. To po pierwsze. No tak jest, w istniejących parkach. Po drugie, na studiach leśnych w 70-tych, 90-tych latach kolegów też uczono w ten sposób, że nadleśniczy, bo taka była kariera zawodowa przewidywana leśnika, gdzieś tam trafił na peryferię państwa, czy gdzieś w tereny leśne i potrafił się dogadać z budowlańcem, meliorantem, etc., etc. Efekt tego na Wydziale Leśnym było budownictwo, hodowla, i że projektowano drogi, mosty. Co? Kiedyś leśny był na Politechnice w ogóle. W związku z tym wykształcenie, profil wykształcenia leśnika w tamtych czasach, teraz zdaje się ten profil się zmienił trochę, no tak, że powinien sobie poradzić z trudnym zarządzaniem dużym terenem. No a Park Narodowy to wiadomo, jaki jest, problemy są różne. Także ja uważam, że leśnictwo to plus dyrektor. Natomiast zrobiono błąd za czasów minionych. Pani profesor zresztą, która różne wzory zaczęła ściągać z Ameryki do zarządzania parkami narodowymi w warunkach Polski, idiotyczne i absurdalne, to mówiło się jej w oczy. Wszyscy mówiliśmy, no ale minister zawsze ma rację. Rozszerzono listę zawodów bardzo istotnie. Praktyka pokazuje, że to się nie sprawdza. I proszę, koledzy znają, ja już nie pamiętam, bo to tyle lat nie pracuję, więc już nie znam tych nowych dyrektorów, ale z tej listy dyrektorów, których znałem, jak pracowałem, to jak był nie leśnik, to na ujściu Warty był nie leśnik. No, bo tam nie ma. Natomiast... No nie, no 30 na hektarę. No ty wiesz, bo muzeum robiłeś, ale nie. To półtorej oddziału. Więc powstawały problemy, z którymi sobie nie potrafili poradzić, albo musieli, albo potrafili sobie dobrać kadrę, która im pomagała. Takie jest moje odczucie. Bo w zasadzie w Parku Narodowym Wigierskim jedynym nieleśnikiem był pan doktor Kamiński, prawda? No tak. Pozdrawiamy go z tego miejsca, bo niestety choroba nie pozwoliła tutaj się zjawić. No, pytanie do pana Borysza. To samo? To samo. Potwierdzę to, co powiedział pan Zdzisław. Nie ma chyba w Polsce, czy nie było, studiów, które w tak szerokim zakresie by przygotowywały do zarządzania jakimś obszarem. Bo chylę czoło przed biologami, przed zawodami uniwersyteckimi, natomiast tam rzeczywiście nie było obok czysto przyrodniczych, biologicznych dziedzin, takich dziedzin właśnie jak inżynieria leśna, jakieś elementy zarządzania, no po prostu u nas to się wszystko skupiało jak w soczewce, w związku z tym rzeczywiście w sposób taki, można powiedzieć, naturalny leśnicy są dobrze przygotowywani do zarządzania. Takimi obszarami, no przede wszystkim jak na leśnictwa, ale również parki narodowe, które, tak jak powiedział pan Zdzisław, w większości jednak są parkami leśnymi. Natomiast czy to jest przekleństwo? No, trudno powiedzieć, czy to jest zbawienie, czy przekleństwo, bo oczywiście ja chylę czoło przed leśnikami, sam jestem z wykształcenia leśnikiem, ale to oczywiście też może mieć też czasami, nie powiem, że złe strony, ale my mamy specyficzne spojrzenie na przyrodę, na las. Jesteśmy świetnie uczeni takich technik inżynieryjnych, które w sposób świetny, dzięki naukom leśnym, opanowaliśmy sztukę ukierunkowywania różnych procesów przyrodniczych, ich przekierowywania w inną stronę, przyspieszania, spowalniania.
I to nam dobrze wychodzi rzeczywiście leśnikom. Natomiast czasami jest tak, że my trochę za bardzo się w tym chcemy zapędzać i czasami może zbyt drzewostanowo na przykład patrzymy na lasy w parku. Ja teraz żałuję, że nie mam takich możliwości technicznych, aby mieć takie trzy oddzielne kabiny, aby te pytania nie były podsumowane na kraju, ale niestety może w jakiejś tam przyszłości uda się to poprawić. Pytanie do pana Tomasza Puszczy. To samo, czy właśnie większość dyrektorów parków jako leśnicy nie są problemem, czy może wartością dodaną? Ja oczywiście potwierdzam wszystko, co powiedzieli moi przedmówcy. No właśnie, tego się bałem. Ale natomiast dodam kilka słów tak od siebie. Otóż wydziały leśne, w momencie kiedy ja pobierałem tę naukę, kształciły przede wszystkim leśników, którzy byli przygotowani do pracy w lasach państwowych. Praca w Parku Narodowym ma trochę inny charakter, no nawet bardzo inny charakter. W związku z tym myśmy musieli przejść pewną transformację, aczkolwiek ta wiedza wyniesiona z uczelni, wielodyscyplinowa, o czym mówili też moi przedmówcy, bardzo nam się przydaje. Teraz, kiedy się po wielu latach spotykam podczas zjazdów absolwenckich z moimi kolegami, to po raczej nawet krótszej rozmowie dochodzę do wniosku, że myśmy chyba inne uczelnie kończyli, bo na tę przyrodę patrzymy niejednokrotnie zupełnie inaczej. Może my, jako już parkowcy, zostaliśmy nieco wypaczeni i patrzymy szerzej, głębiej, bardziej analitycznie, natomiast oni bardziej technicznie. Odpowiadając na Twoje pytanie, no, warto spojrzeć na wykształcenie większości dyrektorów dzisiaj polskich parków narodowych, to są właśnie leśnicy. I myślę, że tutaj też jest odpowiedź, że po tym kierunku absolwenci bardzo dobrze się odnajdują w roli również kierowania jako kierujący parkami narodowymi. I czy nie boją się panowie, że taka korporacyjna solidarność w przyszłości może zaowocować takimi procesami dość negatywnymi, że ta ingerencja w środowisku i to takie sterowanie inżynierskie może w końcu tej przyrodzie zaszkodzić, czy nie? Słuchaj, zadajesz pytanie, jakbyś nie wiedział, że przyroda się zmienia. Nie ma metody sterowania przyrodą, która byłaby scholastycznie udowodniona tylko tak. Tak nie ma. Przyroda się tak intensywnie zmienia, nie tylko w upływie czasu, ale ze względu na oddziaływanie klimatyczne, wszystkie zmiany, że ten, który tym zarządza, musi to obserwować i szukać trendów, które są pożądane. Największą barierą w ocenie pracy dyrektorów parków i leśników jest różnica, jaka jest pomiędzy długością aktywnego życia człowieka, 50 lat, a cyklami zmiany w przyrodzie, 500 lat. No, i ten, kto wielokrotnie rozmawiałem o tym w Białowieży. Panie, jak ja był mały, to tu takie dęby stały, a teraz jeszcze. Człowieku, ile minęło lat? 40. To za 300 będzie lepiej. Ale on, tę perspektywę 40 lat, katastrofa. Więc to jest ta bariera, którą trzeba próbować przełamać. Tak jak weterynarze mówią, nie podchodźcie do lisa. Ale dziesiątki ludzi idąc w parku. O, lisek, lisek mój! No i jak to ludziom wytłumaczyć, że to jest dzikie zwierzę, może mieć wściekliznę, dziesiątki innych przyczyn. Nie? Oni podchodzą, bo zobaczyć liskę. Dlatego lisy się szczepi przecież. Nie dlatego, że w przyrodzie to potrzebne, tylko że lisy są koło ludzi i szczepi się je, żeby te babcie nie dostały, że tak powiem, wiecie czego. Dobrze. Pytanie innego rodzaju, z innego segmentu. Miejsce do życia. No właśnie. Czy to była konieczność tutaj, w okolicach Wigier? Wybór świadomy czy przypadek? Myślę, wybór wynikający z drogi zawodowej. Dlaczego pan leśnicy w Augustowie? Co pana rzuciło tutaj z Kętrzyna, rozumiem, po studiach? Nie, po studiach, wiesz, to za moich czasów, już tak mogę mówić, w minionym wieku,
Na czwartym roku studiów odbywały się wycieczki, które fundowała Regionalna Dyrekcja Lasów ówczesna, absolwentom czy bliskim abiturientom Wydziału Leśnego, zachęcając do pracy tuż na swoim terenie. I my odbyliśmy wycieczkę po kanale augustowskim, cały Wydział Leśny, rocznik na, i nadleśnicy z Płaski, z Augustowa namawiali nas do pracy u siebie. Ja zgodziłem się, dogadałem się z nadleśnicym z Płaski. Bardzo sympatyczny pan, teraz jego synka kieruje w Skubic, a kolega ze studium dogadał się z nadleśniczym z Augustowa. Ale płynąc tym statkiem po kanale, pomału się dogadujemy, że tak, no, kolega był zapalonym myśliwym, zresztą potem szefem przewodniczącym. Mówi, ty, w Płaskich więcej polowania jest. Ja bym się z tobą zamienił. To idź do Augustowa. No i no, cóż, ja do strzelby nie mam czegotek, więc zamieniliśmy. Ja poszedłem do Augustowa, on do Płaski. I stąd pracę rozpocząłem w Puszczy Augustowskiej. No a potem już to inna opowieść o innych czasach, na inny temat. Do który dojdziemy zaraz. A pan Jarosław, jak trafi? Tak jak powiedziałem, znaczy nie powiedziałem tego. Powiedziałem, że wybór Wydziału Leśnego był świadomy, który nastąpił gdzieś tam w okolicach drugiej klasy liceum. Ale już będąc na studiach, miałem takie postanowienie, że jak je skończę, to chcę się gdzieś wynieść do lasu. To znaczy może nie tyle do samego lasu, ile do jakiegoś nadleśnictwa albo innej jednostki organizacyjnej gdzieś w Polsce. No i jak zakończyłem studia, to zacząłem się zastanawiać, gdzie zacząć poszukiwania, bo nie miałem takiego wybranego miejsca. Poza tym byłem dość naiwny i myślałem, że sobie pojeżdżę po Polsce, po nadleśnictwach i tam wszyscy mnie grzecznie wysłuchają i powiedzą, tak, panie Murejszo, koniecznie chcemy, żeby pan u nas pracował, nie? No i zastanawiałem się, gdzie zacząć te poszukiwania, bo uprawiając turystykę w czasach studenckich, no miałem rozeznanie w różnych regionach Polski i różne regiony mi się podobały, ale jak przyszło już do takiej decyzji, gdzie najpierw jadę, no to wybór padł na Suwalszczyznę. Po pierwsze, że już ją trochę znałem i tu było wszystko, co mi się podobało i uważałem, że to jest fajne miejsce do życia. A po drugie, że miałem punkt zaczepienia w postaci już tutaj mieszkających moich przyjaciół, którzy troszeczkę wcześniej skończyli studia i tutaj już się zadomowili. No i przyjechałem do Suwał, do moich przyjaciół ze studiów, czyli Piotra i Małgosi Karnasiewiczów. Zacząłem się ich wypytywać, czy gdzie tu coś może wiedzą, że jakaś praca jest. Oni już pracowali na leśnictwie Suwałki. Oni powiedzieli, że w Suwałkach to tam niekoniecznie, ale oni powiedzieli, słuchaj, ale Park Narodowy przecież powstał. To może byś tam spróbował. I to był gdzieś tak... Ale nie, to oni mówili, że ten park ma powstać 1 stycznia, bo to było w roku 1988, jesienią, kiedy ich odwiedziłem. I wiedziałem, że dowiedziałem się, że tu będzie park powstał, że już jest Nadleśnictwo Wigierski Park, a będzie wkrótce park. No i pojechałem do pana dyrektora ówczesnego z zapytaniem, czy może miałby dla mnie jakieś miejsce. No tak trochę się podrapał w głowę, popatrzył na mnie, tak coś tam stęknął. Powiedział, no może tam, może bym coś tam znalazł, ale teraz to jeszcze nie wiem, bo mam tutaj takiego człowieka, który się musi zdecydować, a jak on się nie zdecyduje, no to może pan, nie? No i tak trwało to pół roku. I w końcu gdzieś tak w kwietniu 89 roku zadzwoniłem właśnie do dyrektora Frąckiewicza ówczesnego i zapytałem się, czy może już coś wiadomo, a on powiedział, przyjeżdżaj pan. No i przyjechałem. No, trochę tutaj mnie rozczarowujesz, bo myślałem, że zainspirowany Stachurą, Siekieryzada, pytanie się do jakąś głuszę, żeby tu się zjawić, bo znam historię o innym człowieku, który chciał tutaj się załapać, żeby tu zamieszkać i przyjechał pełen zapału i dobrych chęci. I tutaj właśnie mówiąc przyjaciel naszego nieżyjącego przyjaciela Stanisława Awosia. I właśnie pan dyrektor Frąckiewicz zapytał się, jakie są pana kwalifikacje, bo on chciał być drwalem. Chcę być drwalem. A gdzie pan pracował? Pustynia Błędowska, mówi, a tam nie ma drzew. Ja mówię, wielką pieśń, no właśnie. Ten żart się Frąckiewiczowi chyba nie bardzo spodobał, bo nie został, gdyby na stałe, także człowieka już dalej nie poznaliśmy. Być może dalej pracuje w lesie na Pustyni Błędowskiej. Czy tam jest las?
Powoli wchodzi, powoli sukcesja następuje. Pytanie do Tomasza Chłuszczy, no tutaj w zasadzie jest nie miejscu, bo miejsce do życia, dlaczego tutaj? No tak, wszystko się wydaje takie oczywiste, ale to muszę trochę rozczarować, bo szkoła średnia, podstawówka ciągle w lesie i fascynacja tym lasem, a potem Poznań. No i tak jakbym wyszedł z takiej pewnej doliny i zobaczył, że życie za tą doliną też jest bardzo ciekawe. No i nawet przeszedłem jakąś taki moment, kiedy to zastanawiałem się, czy na pewno taka praca głęboko w lesie, to jest, tak powinna wyglądać moja przyszłość. No i nawet złożyłem dokumenty na Akademię Ekonomiczną, bo pomyślałem sobie, że skończenie leśnictwa i ekonomii będzie dobrym połączeniem, że potem będę mógł tak na styku właśnie jakiejś wyższej cywilizacji i lasu, no ale zabrakło mi trochę odwagi. W momencie, kiedy skończyłem studia, to już się zaczęły dość trudne czasy w tej branży leśnej, przyrodniczo-leśnej. Już niełatwo tak było znaleźć pracę, a jeszcze miałem takie plany, żeby pozostać na uczelni, no tam się też trochę pokomplikowało w ostatnim momencie, ponieważ też jakieś nowe przepisy, czyli zapewnienie pensum nie było takie oczywiste nowym pracownikom. No i zacząłem poszukiwać miejsca, gdzie mógłbym odbyć staż. No tutaj blisko Suwałk nikt nie mógł mi nic zaoferować. No i ten staż odbyłem roczny na leśnictwie Łopuchówko, to jest Puszcza Zielonka pod samym Poznaniem. No a po stażu było jeszcze gorzej niż przed stażem, nikt mi też nie mógł nic zaproponować. No i pracowałem przez miesiąc pod Poznaniem, bo założenie rodziny, żona z Poznania, w związku z tym tam się trochę tak zaczynałem zakotwiczać. Pracowałem przez miesiąc w fabryce mebli Ludwik Styl, która produkuje do dzisiaj meble z litego dębu. Tam obsługiwałem jakieś niemieckojęzyczne rynki. To trwało krótko, ponieważ w momencie, kiedy poszukiwałem pracy, zaniosłem również dokumenty do urzędu celnego. I ten urząd celny odpowiedział i tam zostałem zatrudniony na stanowisku kontrolera do spraw celnych. Czyli nie byłem na granicy. Stricte na granicy to był wydział przy dyrektorze. No i tak to przez rok trwało. Nawet nie cały rok, ponieważ przyjechaliśmy z dzieckiem i z żoną tak do rodziców. Rodzice mieszkali w Sobolewie. No i pewnie pan dyrektor nie pamięta tej chwili. Niemniej jednak przyszedłem spacerkiem, tak. No i zatrzymał się dyrektor Szkiruć samochodem Gitara, wtedy jeździ takim autem. Nie, wcześniej słyszał o moich tam poszukiwaniach, pracy i tak dalej. A to, że mnie znał od dziecka, więc zadał mi pytanie, kto wiem, bo tam, prawda, zwolniło się, żeby tak o kulisach mówił, zwolniło się stanowisko strażnika Straży Parku i jakbyś był zainteresowany, to no to zapraszam. No to wszystko przemyślałem jeszcze z moim ojcem, przedyskutowaliśmy, mówię, nie no, jestem stąd i strażnik i to takie dość trudne będzie. Więc poszedłem, żeby grzecznie podziękować, że jednak nie no, już chyba nie skorzystam, ale pan dyrektor powiedział, że nie muszę się śpieszyć wcale. To takie było bardzo, bardzo sprytne, jak było oceniam, powiedział, muszę się śpieszyć i trzeba to zastanowić, mam kilka miesięcy do końca roku. No i tam już zaczęła tak mocno kiełkować, a przede wszystkim zaczęło odżywać te tęsknoty, tak, żeby jednak tutaj wrócić i w tym lesie trochę popracować. Więc tak się z żoną umówiliśmy, że tylko na kilka lat, tak, żebym spróbował, tak, czy to na pewno to miejsce. No i w 2001 roku rozpocząłem pracę w Parku Narodowym na stanowisku strażnika. Jeszcze nawet nie straży parku. Mówiąc szczerze, to jest o tyle zabawne, że w tym kraju teoretycznie mieszka 40 milionów ludzi. A tak się akurat składa, że ta małgorzata, o której wspomniał Jarek, to jest moja koleżanka z klasy. Razem się uczyliśmy przez kilka lat, także to jest jedna historia. A osoba, która pojechała dzisiaj do pracy przyjmowała w Poznaniu, to jest mój szwagier. Także tak się akurat składa. Także świat jest czysty przypadek. Świat jest jednak w tym kraju zawężony jednak bardzo. Ale czy mogę, skoro Tomek powiedział, jak pan Zdzisław jego zatrudniał, to czy ja mogę powiedzieć? No oczywiście, tak. Takie smaczki, tak. Najpierw muszę powiedzieć, że ja miałem dwa podejścia do Wigierskiego Parku Narodowego, bo pierwsze było w 1989 roku, ale wtedy w Wigierskim Parku nie popracowałem długo i potem troszeczkę mnie nosiło po różnych miejscach i dopiero po kilku latach zmęczony tymi innymi miejscami, bo nawet półtora roku próbowałem w Warszawie coś robić.
kiedyś zadzwoniłem do pana Zdzisława z jakimś pytaniem o jakąś sprawę. No ale tak rozmawialiśmy, no i w końcu mówię, wie pan, ja tam szukam tej pracy gdzieś tu koło w Warszawie, ale tak naprawdę to bym chciał już wrócić na Suwalszczyznę. Pan Zdzisław mówi, no proszę bardzo, mam dwa etaty, także tu jakbyś chciał, to a znaliśmy się już, współpracowaliśmy wcześniej, bo jak pracowałem w Suwalskim Parku Krajobrazowym, to wtedy pan Zdzisław był w Fundacji w Zakładzie Usług Ekologicznych Zielone Brzeza Polski. Mieliśmy okazję tutaj współpracować, no i pan Zdzisław, znając mnie, docenił, zaufał i powiedział, dobra, to jakbyś chciał, to tutaj możesz. No i ja wtedy błyskawicznie się zdecydowałem i miesiąc później już byłem z powrotem nad Tigrami i to był rok 1998. Był pan Zdzisław takim zwornikiem, ponieważ pan Zdzisław, my się znamy też już 30 ponad lat. Ponad 30 lat. 30 lat. Zaproponowałem jakiś udział w takim projekcie. Zostałem ten projekt zrealizowany, potem napisanie książki. Na końcu, gdzieś tam, kiedy upadło województwo, mówię, a może byś się u nas zatrudnił. I tak dłuższy czas o tym myślałem, także mimo, że mam wykształcenie, jak wiadomo, całkowicie niesłuszne i niepotrzebne. Ale to jest inna historia. Proszę panów. Mam teraz pytanie takie bardziej szczegółowe, adresowane do pana Zdzisława Szkierucia, bo mieliśmy spotkanie kilka miesięcy temu z pierwszym dyrektorem parku, z panem Frąckiewiczem, który, jak wynikało z tej opowieści, która tutaj była przytaczana, był raczej takim dyrektorem technicznym, czyli został powołany po to, żeby jakoś pochwycić jakąś przestrzeń, jakieś maszyny, jakichś ludzi i ten park jakoś tak klecić. Ale kiedy padło pytanie na temat takiego zajścia, takiego projektu Sztuka i Środowisko, które działo się tu niedaleko na Wigra, to pierwszy dyrektor o tym gdyby no, nie słyszał, czy nie kojarzył. A pan Zdzisław Szkieruc miał trochę inną drogę, tą taką leśną, z tego co zdążyłem sprawdzić, bo po tym Augustowie to pan zatrudnił się tak naprawdę jako ważny urzędnik w województwie suwalskim. Tak. Na czwarty pierś. Tak. No właśnie, jak to było? Zanim dojdziemy do tej sztuki i środowiska, co było? Wiesz, powstało nowe województwo, nie ja? W Augustowie to trochę, to były inne czasy niż dzisiaj. Skończyłem studia, przyjechałem do nadleśnictwa, a nadleśniczy Lech, bardzo sympatyczny taki, jowialny człowiek, mówi, ty, ale co ty będziesz u mnie robił? No i to ja pojadę do dyrektora Filipowicza i pogadam. No to jedź. Pojechałem do Filipowicza, to był taki dyrektor, do którego się wychodziło z problemem i po 15 minutach z rozwiązanym problemem. Koniec dyskusji. A taki facet. Kierował dobrze tą dyrekcją. Ja go przekonywałem, że czas zająć się w lasach turystyką, a pisałem pracę magisterską zagospodarowania turystycznego jeziora Nickiego, z budownictwa leśnego. I Filipowicz tak mnie słuchał, z 15 minut gadałem, wzywał kadrowca, przyszli do sekretarki. Był taki, siedmiu pracował tam w kadrze, mówi, ty, od 1 września ten będzie adiunktem do spraw zagospodarowania turystycznego w Puszczy Augustowskiej. Ciebie, panie dyrektorze, nie ma takiego etapu. Właśnie utworzyłem, dziękuję. Koniec dyskusji. Czyli stworzyłem brygadę z cieśli i zaczęliśmy budować w nadleśnictwach, głównie w Augustowie, ale i w Płaskiej, urządzenia turystyczne. To przyniosło dość duże ożywienie, ludzie zaczęli się tym interesować. Władze, co to? Bo to w lasach tego przedtem nie było. To spowodowało, że jakoś moja persona utkwiła u paru urzędników w głowach. Jak powstało województwo, to jeden z urzędników, który został wicewojewodą, mówi, ty, może ty byś się na konserwatora tam, bo to do ochrony przyrody jakoś nie mamy nikogo. Ja mówię, no co, może mi się nadawał. No. I zostałem konserwatorem przyrody w województwie przez 12 lat.
ale trochę pan zaraz za skórę z tego, co sobie przypominam. Ja jestem oczywiście sporo młodszy, ale no, kręciłem się przy tych wszystkich tutaj ludziach poniekąd, nie wchodząc w szczegóły. Pan trochę zaraz za skórę tym urzędnikom, bo w tym czasie nabrzmiała taka sprawa takiego wielkiego projektu, który miał przekształcić Suwalszczyznę w wielkie zagłębie hutniczo-górnicze, czy nie wiem, czy górniczo-hutniczo, nie wiem, jak to można tak. Włodzimierz Łapiński, znany człowiek, którego poznałem pracując w terenie, mówił do mnie, ty to jesteś cholera jak żmudzi. No dlaczego? Bo jak ugryziesz Łodzina gadzina, to tkwisz Łodzina, zginie gadzina. Efekt tego był taki, że ówczesny wojewoda Złotożyński, pierwszy wojewoda, bardzo sympatyczny człowiek, i dyrektor Biura Planowania Przestrzennego, pan Jan Urbanowicz. I ja, bo wtedy nie było Wydziału Ochrony Środowiska jeszcze w urzędzie, tylko konserwator od wszystkich spraw przyrodniczych. Wydziały powstały później. Mieliśmy od wojewody na pierwszym spotkaniu, jak się zaczęło już koło Krzemianki, powiedział, słuchajcie, chłopaki, bo on był starszy, Urbanowicz starszy ode mnie, a ja jak gówniarz traktowany, ale z szacunkiem. Słuchajcie, chłopaki, mówi, wy macie robić, na czym się znacie, a ja decyzję podejmuję. Piszcie, co uważacie, a na koniec ja decyzję podejmuję, żebyście nie dawali się przekonać, że coś tu politycznie potrzebne. Róbcie jak uważacie. A ja będę decyzję podejmował. I na inauguracyjnym spotkaniu, kiedy tam z Krzemianki przywieźli, jak to mówimy, Żuka dokumentacji, przyjechało tam kilkunastu inżynierów w Urzędzie Wojewódzkim na takim zamkniętym spotkaniu dla urzędników. Dyrektor ten Krzeszewski tłumaczył, co to za szczęście na Suwalszczyznę przywiózł w ogóle. No, powinniśmy go za nogi całować. A wojewoda Złotożyński, jak on skończył gadać, mówi, panie dyrektorze, do tego pana, czy pan sobie wyobraża Suwalszczyznę bez Krzemian? I z tego faceta, który był takim balonem nadmuchanym, takim powietrze zeszło jak z przepuszczonego balonu, tak. A wojewoda mówi, a ja sobie wyobrażam. Bo to był jakiś 79 albo 70. Nie, to województwo już było. A 79 rok to tak, prawda? Więc myśmy z dyrektorem Urbanowiczem musieli się stać górnikami, hutnikami, bo taki był czas, że przychodziło 10 tomów dokumentacji. Macie tydzień na zaopiniowanie. Urbanowicz z punktu widzenia, no ale przecież z punktu widzenia ochrony przyrody. Więc to były dość wredne czasy. Trzeba się było nauczyć wielu rzeczy, bo niestety przedtem nie było styczności. I gdyby, nie oczywiście ani pan wojewoda, ani ja tam urzędnik któregoś stopnia, ani dyrektor Urbanowicz, nic byśmy nie mogli zrobić, gdyby wtedy Związek Radziecki nie znalazł tytanu i wanadu w Australii. Bo do przemysłu zbrojeniowego i wysokiej technologii te dwa pierwiastki są niezbędne. Słuchacze nie wiedzą, czy nasi ci, którzy oglądali, to łodzie podwodne sowieckie, teraz rosyjskie, są zbudowane, czy mają tą budowę. No w każdym razie już nie wchodzą w szczegóły. Tytan wanad jest niezbędny. I tutaj ta kopalnia miała być bez względu na konsekwencje środowiskowe, społeczne. Wszystko nie było ważne. Gdyby nie znaleźli kupna możliwości nabywania w Australii, czyli jakby poza obozem NATO, w kraju, który oferował w cenach rynkowych, to tu by stanęło wojsko, zamknięty teren, paśni wolne, urzędniki. My tu robimy kopalnia, wyróbca, co chce. Ale na szczęście, pomimo włożonych olbrzymich pieniędzy na dokumentację i badania, także sprzeciw geologów i znawców tematu, nie tam takich urzędników jak ja, tylko
wysoko postawionych i znaczących ludzi w kraju, którzy udowadniali, że to złoże jest absolutnie nieekonomiczne pod żadnym pozorem. Jakby nie liczył tego, to jest deficytowe, cokolwiek by nie wymyślił, to zaprzestaną te inwestycje. A myśmy tylko przeszkadzali, tak jak tam taki kunder gdzieś tam do logi się czeka, już tam odtrącają, ale przeszkadzaliśmy trochę. I dyrektor Urbanowicz i ja. Także to nie nasza zasługa, tylko sytuacji geopolitycznej, że to nie powstało. No to chyba nie do końca jest tak, bo pan potem powiedział, co myśli w takim filmie, powiedzmy, dokumentalnym to złe słowo, takim reportażowym o budowie kopalni. Kopalnia na Czarnochańcu. Tak, 84 czy 5 rok. Pan wtedy powiedział, co myśli, bo pamiętam, to się, ja wtedy byłem na studiach, ale to się takim szerokim echem odbiło, bo okazało się, że jest taki dualizm u władz, że z jednej strony władze chcą tu budować, świat ulepszać, a z drugiej strony w ramach tych władz są ludzie, którzy nie chcą tego budować. To była taka... No, no tak, ale to wiesz, to nie można przeceniać roli urzędnika trzeciego stopnia gdzieś tam w województwie w porównaniu do spraw. Ale panie Zdzisławie, Urbanowicza wyrzucono ze stanowiska dyrektora Biura Planowania Przestrzennego. Bo zlikwidowano planowanie przestrzennego w państwie. Nie. Wyrzucono go, został pan dyrektor Kanoza, bo nie pasował Urbanowicz, jak gdyby do układu. I pan też z tego stanowiska konserwatora też wyleciał. Nie, przeszedłem do Zielonych Płuc. Nie, pan wyleciał. Nie, tak, nie zgadzam. Pan wyleciał. Nie. A potem szukano w 1988 roku, jeszcze przed przyrodem, szukano wtedy konserwatora przyrody. Także pan za tą skórę tamtym władzą jednak zaraz. Zgadza się? Ma rację. Dla jednego z panów u władzy na pierwszym stanowisku powiedziałem, nie ze mną takie numery, szanowny panie. Także pan jeszcze wyjechał przed tak zwanym przełomem. Przed tak zwanym przełomem. Bo Zielona Płuca to jest sprawa troszkę późniejsza, ale do tego dojdziemy. Pytanie właśnie, to pytanie to początkowe, ale to powiedzenie było dość istotne, bo pan był zamieszany, że tak powiem, w taki projekt Sztuka i Środowisko. Są na to dowody, bo zachowały się zdjęcia. I no właśnie, kto był w tym projekcie włączony, bo to byli i urzędnicy, prawda, z jednej strony z województwa, ale z drugiej strony też były takie osoby, pięknoduchy, które tak naprawdę nie były urzędnikami, typu na przykład pan Andrzej Strumiło, na przykład. Nie, to jest. Profesor Andrzej Strumiło był pomysłodawcą i twórcą całej ideologii tej imprezy. Przekonał wtedy wojewodę złotorzyńskiego, bo to za tamtego czasu się zaczęło, że on, mając bardzo szerokie kontakty w świecie kultury i sztuki, bo to tak trzeba powiedzieć, nie tylko zresztą, oferuje dla wojewody rodzaj imprezy, która pomoże urzędnikom, administracji różnych szczebli spojrzeć na przyrodę w sposób, czy nie na przestrzeń, nie na przyrodę, na przestrzeń. W sposób niekonwencjonalny. Taka była ideologia. I wojewoda powiedział, no to spróbujemy. W związku z tym na plenery to był rok 79, prawda? Tak. Poza artystami, rzeźbiarze, malarze, różni poeci, pisarze, przyjeżdżali także iluminarze urbanistyki, profesorowie z geologii, profesorowie humaniści. No, w zasadzie na listach uczestników tam wszystkie dziedziny nauki można znaleźć. I co ci ludzie tu robili? Otóż poza twórczością artystyczną, którą gromadziło, a oni tu przyjeżdżali na pierwszy, na dwa tygodnie. W czasie tych dwóch tygodni mieli za zadanie stworzyć, albo co najmniej zacząć tworzyć jakieś dzieła sztuki, które stają się własnością urzędu, w tym przypadku Biura Wystaw Artystycznych. I takim animatorem technicznym całości sprawy był pan Zdzisław Jaroszek.
ówczesny dyrektor Biura Wystaw Artystycznych. W zasadzie jedyny, który był. No tak, bo potem to zlikwidowano. Ja widziałem już pod koniec pleneru archiwum tego BWA. Jestem przekonany, że dzisiaj, gdyby nie dostało, nie wiem, co się z nim dzieje w tym archiwum, tam są prace wielu światowych artystów, którzy niestety wielu już zeszło z tego padołu. Część nadal funkcjonuje i to są iluminarze sztuki nie tylko krajowej, ale europejskiej. I ich dzieła w tym leżą. W tym BWA. Powinni leżeć. Warto to pytanie zadać, ale myślę, że... Powinni leżeć, ale to na marginesie. Po co oni tu przyjeżdżali? Oni tu przyjeżdżali poza tworzeniem, zapraszano na plenery w zależności, znaczy dwie grupy ludzi, urzędników terenowych, dyrektorów szkół, pracowników różnych instytucji, która coś przestrzenią robią. Wyjeżdżaliśmy w teren, ja najczęściej byłem przewodnikiem po terenie, coś tam gadałem i ci ludzie jechali do określonej miejscowości, bo tam na przykład wójt czy burmistrz zapraszał, żeby spojrzeli, jakie on ma kierunki myśli rozwojowe. Co on chciałby robić, albo co robi. I tych tam 20, 30, nazwijmy humanistów, słuchało wykładu tego wójta, burmistrza, jego urzędników, jechali w teren, obejrzeli, a pod koniec dnia nie dawali porad, absolutnie, żadnych porad. Mówili, co oni o tym myślą. Nie sposób, zrób tam tak, absolutnie. Ja uważam, że tam coś, nie? I wyrażali swój pogląd, który został, był zapisywany. W związku z tym wielokrotnie było tak, że i pan konserwator zabytków Stanisław Tumidajewicz, i pan Jan Urbanowicz, i ja na wszystkich plenerach byłem, była taka sytuacja, że stawaliśmy przed grupą 20-15 humanistów, którzy pokazywali, jak oni widzą ten krajobraz, jak oni widzą ten problem, i to ich wykład trwał godzinę, dwie, a słuchaczami byłem ja, Urbanowicz, wójt, przewodniczący rady miasta czy gminy, paru urzędników. Powiedzieli, co oni myślą i tyle, nic więcej. I powstawał z tego pisany materiał, który redagował profesor Strumień. To było finansowane przez Urząd Wojewódzki i utrzymanie tych ludzi i wszystkie koszty podróży i tak dalej. To następni wojewodowie, którzy przyszli po wojewodzie złotorzyńskim, kultywowali ten plener. Było ich 19, jak pamiętam, plenerów. Potem zmieniała się trochę forma. Bo chyba przerwał dopiero pan wojewoda Cieślikowski. Tak, no skończyły się pewne czasy. Ponadto profesor Strumiło oddał komisarzowanie tych plenerów innym artystom, innym uczestnikom, innym ludziom, zaczęli być to inni ludzie. Trochę zmieniło to charakter, mniej pracy terenowej, wyjazdu w teren, bardziej ukierunkowane to było na działalność artystyczną, na rozmowy z ośrodkami kultury w regionach, na rozmowy z pisarzami lokalnymi, twórcami. Ale jak pan ocenia, bo nie chcę tutaj tego wątku rozwijać, bo to jest, myślę, że... To oddzielna para kolosów, ale jakie było przełożenie, że tak powiem, bo akurat przejrzałem dawno jeszcze raz materiały z tych spotkań, jest taki zeszyt, który się ukazał, przełożenie, czyli wpływ tych spotkań na powstanie Parku Narodowego. Ja, słuchając tego, co ci ludzie mówili, co pokazywali w terenie, odnosili się do konkretnej sytuacji, jak oni to odbierają, to mnie nauczyli oceny krajobrazu. Co jest piękne, co jest dobre, co jest w odczuciu
tychże artystów niewłaściwe. I to pokazywano planistom, wtedy jeszcze urbanistom, bo dzisiaj urbanisty już w Polsce nie ma. Nie ma, nie ma. Zlikwidowano zawód urbanisty, jest wolna Amerykanka jak w dzikim kraju. No ale to już jest oddzielny temat. Więc i słuchali tego burmistrzowie, wójtowie, władza samorządowa, różni dyrektorzy wydziałów, ile z tej wiedzy uzyskanej od tych ludzi byli w stanie przenieść do praktyki działania, to ja nie wiem. Ja mogę powiedzieć, że Park Narodowy kształtował się według zasad, których oni pomogli ukształtować. Pokazywali walory, co jest piękne, co jest według ich oceny cenne i co należy szczególnie hołubić, żeby zostało dla potomnych. Co jest największą przestrzenią, najwartością? Powiedzieli krótko i jasno. Najcenniejsza jest przestrzeń. Tego nie mamy. Ani więcej, ani mniej, tylko tyle. I nigdy więcej nie będzie. Ja dziękuję za tą wypowiedź. Myślę, że to jest też dla nas, jakby nam pokazuje, że jednak ten taki ładunek humanizmu miał wpływ, żeby ten park się zaczął kształtować. I właśnie na temat tego humanizmu, bo tutaj troszkę panowie tak pozują na takich technokratów, ale to do końca nie jest prawda, bo na przykład pan Borejszo, oprócz tego, że napisał parę rzeczy, to jego taką wielką, no to nie jest hobby, to wręcz zawodem było i jest robienie zdjęć krajobrazowych. Jako fotografik wykonał masę prac na terenie Suwalszczyzny Wigilijskiego Parku, czyli ta fotografia i ten aparat był też takim instrumentem jednak tej rejestracji przestrzeni, tego piękna, także ten ładunek humanizmu też w tobie siedzi. Skąd to zainteresowanie właśnie fotografią? W ogóle zacznę od tego, że w związku z tym, że właśnie fotografią głównie krajobrazową się zajmowałem, to dlatego też wybór padł na Suwalszczyznę, bo tutaj miałem w krajobrazie wszystko. Bo kochałem góry i tu też miałem góry i mam góry. Wystarczy pojechać do Suwalskiego Parku Krajobrazowego, ale mamy też cudowne jeziora, wodę, rzeki. No tu było wszystko, także jak zobaczyłem to, ten krajobraz tej krainy, to stwierdziłem, że tak, tutaj będę rzeczywiście miał pole do popisu. A skąd się to wzięło? Mój brat się interesował fotografią. I przez wiele lat próbował mnie zainteresować tą dziedziną, ale ja się bardzo broniłem. W ogóle nie interesowałem się. On miał już ciemnie, miał cały sprzęt, aparaty fotograficzne, robił zdjęcia. I dopiero właśnie ten moment, kiedy po raz pierwszy obejrzałem sobie albumy fotograficzne Puchalskiego, to stwierdziłem, kurczę, to coś w tym jest fajnego. I wtedy wziąłem aparat fotograficzny od mojego brata i poszedłem gdzieś na jakieś dzikie łąki za grodziskiem i zacząłem swoją przygodę z fotografią. I to się tak zaczęło. No właśnie, bo ten humanizm też siedzi w panu Tomaszu Chuszczy, ponieważ on jest muzykiem. Jest muzykiem. Nie wiem, czy jeszcze praktykujesz muzykę, czy już nie masz czasu na to, ale ty muzykę praktykowałeś. Instrument specyficzny, bo właśnie tutaj mamy sztuki jakby wizualne, prawda? Tutaj mistrz słowa i przekonywania właśnie do swoich racji, pan Zdzisław Szkiruć, który tutaj jednak sporo osób przekonał, żeby ten nasz świat formować lokalny. I no to Tomasz, który jednak jesteś muzykiem. No, ciągle praktykujesz, czy już nie masz czasu? Tak, no w takim znaczeniu, jak Jancio muzykant może bardziej, prawda? Bo się do tego nawiązujesz. To tak, no gdzieś tam kiedyś na trąbce próbowałem sobie coś pogrywać, ale nie było okazji, żeby w jakoś profesjonalny sposób tę pasję rozwinąć. Bardziej moje dzieci już zrealizowały to takie moje. Tak, klasy? Tak. Skończył mi stopień trochę, że jest praktykujący muzykiem, a ja bym trochę nie spełniony. To tak odpowiadając no, w skrócie na to pytanie. Zamrozimy się. Klimę wyłączył, tak? Ja się z tym Jancim muzykantem nie zgadzam, bo z tego co pamiętam, to on wystrugał sobie skrzypki jakiegoś tam kawałka deski, a potem ukradł
ktoś... A nie, ja to właśnie nawiązuję do tego wątku, jak mu tam w widłach wiatr grał, prawda? Bo moi rodzice też mieli gospodarstwo takie małe, w związku z tym te widły czasami trzymałem w rękach i ten wiatr gdzieś tam mógł mi zagrywać. Myślałem, że do tego nawiązujesz. Nie. Jednak nie, to nie w tę stronę. Okej, bo jednak miałem okazję Cię wysłuchać na taki bardzo oficjalny ten drugi. No to bardzo specjalistyczna muzyka także, ale to nie warto jej poświęcać zbyt wiele czasu. No takie... Nie wszystkich przekonuję. No ale myślę, że nie wiem, kto z Państwa wiedział, że pan dyrektor Tomasz Kuszcza grywa na, no właśnie, na czym? To jest taki duży ruch parfors, taki duży, prosty, naturalne dźwięki, modeluje się tylko ustami. Z uwagi na wiek przechodzę na taki, przeszedłem swego czasu na formy trochę prostsze, prawda? I tak, tak, taki naturalny, pięknie brzmiący, gdzieś tam w otwartej przestrzeni. Ale zdaje się, dzieci czy dziecko też tu zaraziłeś? No dzieci, tak, gdzieś tam jakąś, ale to bardziej po matce chyba odziedziczyły takie zdolności muzyczne. Rozumiem, no tak. Ja mam też pierwsze stopień muzykalności, słyszę, że też gra, także to jest takie. No dobrze. No właśnie, mam takie pytanie właśnie szczegółowe, które się już tutaj przewijało. Jak właśnie tak myśl kierunkowała, żeby pracę w Wigielskim Parku podjąć? Tu mam pytanie do pana Wisława Szkiruca. No bo tak, pana wyrzucili z roboty. Nie, to się z tym nie zgadzam, bo to... No! Ja tak tego... Wisławie, Maciej Gielek. Nie. Jako przyszły biograf potencjalny do słownika, bo tam mam napisać panu notkę do słownika biograficznego. Także to jest moja wersja, możemy ją zweryfikować. Nie. Wiesz, Maciek, powstała koncepcja Zielone Płuca Polski. No, tu ludzie żyjący słyszeli o tym. To pomysł PTTK, Krzysia Wolframa, który jest ojcem pomysłu Zielone Płuca Polski i wiele za tej akcji zrobił. Ona się skończyła, jak wiele akcji, w mojej ocenie, spowodował to gigantomania autora oraz upadek planowania przestrzennego. To są dwie przyczyny, na które program Zielone Płuca przestał istnieć. Gigantomania autora polegała na tym, że pomysł PTTK-u i profesora Kołodziejskiego, nieżyjącego już człowieka od planowania przestrzennego, profesora Kozłowskiego, innych ludzi, którzy, Andrzeja Kassenberga, był taki, że tym programem chciano objąć ówczesne trzy małe województwa. Łomżyńskie, Suwalskie i Białostockie. To oznaczałoby, że próbuje się namówić rząd w takiej skali. Tylko może powiedzmy o datach, bo daty są istotne. A to ja zaraz właśnie, i dlatego moja ściągle jest potrzebna, kochany, bo ja powiem Ciebie, stara skleroza. Pomysł PTTK-u był ten 78. Obszar funkcjonalny powierzchni 91. To już tak. W 90 roku, w 83 Krzysiek sformułował, zaczął o tym pisać w 1983 roku. Zaczął pisać o potrzebie, o wyjątkowości tych terenów w Białowieży w 80 roku, 88, przepraszam, 13 maja podpisano porozumienie. I wtedy już dołączyło Ostrołęckie i Olsztyńskie. Czyli już 5 województw. Jedna piąta kraju. No 20% powierzchni, więc o tych przeciwnikach tego powiększenia ja tam byłem nieistotny w tych poglądach, bo wykonawca. Zaczęto mówić o 20% powierzchni kraju, na której zamieszkiwało 4 miliony ludzi.
tych pięciu województwach. Co z punktu widzenia rządu, eksperymentowanie na takiej powierzchni, po pierwsze, wymaga olbrzymich pieniędzy i tworzy ryzyko. Eksperyment zawsze jest ryzykowny, bo tylko ideolodzy ekorozwoju byli przekonani, że mają rację. Ale dzisiaj niewielu tak uważa, nawet po tylu latach. W związku z tym, co prawda, zgodzono się na te pięć województw, ale przez kilka lat, sześć dokładnie, jak ja prowadziłem Zakład Zielony w Płucach Polskich, który próbował i realizował pomysły w praktyce związane z rolnictwem ekologicznym, oczyszczaniami korzeniowymi, produkcją mleka w małych mleczarniach i przy przetworów, edukacją, różnymi takimi tematami, o których kiedy indziej można rozmawiać. To powodowało, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który dawał pieniądze na realizację, mówił, no dobra, panowie, no ale wy macie takie potrzeby, że ja bym na tych pięciu województwach skumulował 30% swoich środków, a co reszta kraju? No. I to był problem, który zaczął być przeszkodą w akceptacji tego kierunku myślenia, czy tych metod postępowania na tak dużym terytorium kraju. Ówczesny prezes ekofunduszu, profesor Nowicki, później minister środowiska, powiedział, dobra, ja wchodzę do tematu i zaczynamy konkretnie. Ja zacznę od Doliny Bieży. I ekofundusz w ciągu 3 lat dał pieniądze na rozwiązanie gospodarki ściekowej wokół Bieży, uznając Bieżę za najcenniejszy obiekt przyrodniczy i tamte gminy, miejscowości, dostały bez wielkich starań pieniądze, no ale powiedzą, no dobra, ja w ciągu krótkiego czasu mogę dać na ten kawałek. W następnych latach dam na następny. No to wojewoda mówi olsztyński, no panie, a ja co? No tak, wojewoda ma kadencję, rada ma kadencję. Jak zgodzi się na to, że w pięciu województwach będzie, to do mnie trafi za 5 lat. Ale panie sobie, ja nie chcę tego wątku rozwijać, bo to jest też temat... Oddzielna para kaloszy, ale chodzi mi o to, że akurat działalność Zielonych Płuc Polski na samym początku działalności jak gdyby troszkę wyręczała na niektórych obszarach to, co robił Park Narodowy. Czyli gdyby Park Narodowy tam krzepł, powiedzmy organizacyjnie, tam ściągał stare łazy, jakieś tam... otrzymał budynek GS-u, który miał być zajazdem, czy tam jakimś hotelem, siedzibą tego parku. Zajazdem z hotelem? No tak, tak, no tak, tak miało być, zdaje się sobie, co pamiętam. Ale Zielone Płuca Polski w jakiś sposób, czy to jest dobre słowo, wyręczały Park Narodowy w działaniach? Nie. Zielone Płuca Polski działały na olbrzymim terenie, 20% kraju, w związku z tym nikogo nie wyręczały. Rozpoczęły działalność w kilku dziedzinach. Edukacji, bardzo intensywnie, rolnictwie ekologicznym, bo kiedyś pojechaliśmy z panem Ceranem, szefem Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Suwałkach, po Grażynie, gdzie pojechaliśmy na Akademię Rolniczo-Techniczną do Olsztyna. Dwóch magistrów, a przed nami Rada Naukowa ART. I my tych profesorów starej daty przekonywaliśmy do rolnictwa ekologicznego. Oni patrzyli na nas, jakbyśmy my takie opowiadali, jak student, który zaraz dwoją wyleci z egzaminu. Patrzyli na nas rektor i cała ta kadra, tłumaczyliśmy, że to jest przyszłość tej ziemi. Panowie wysłuchali tych dwóch delikwentów. Rektor powiedział, my się zastanowimy, pomyślimy, wiecie panowie, to są
nowe kierunki niezgodne z myśleniem generalnym. No i myśmy wyszli zdegustowani. Natomiast w korytarzu jeden z profesorów tuż przed emeryturą wyszedł za nami i mówi tak: chłopaki, wy macie rację, a te stary głodne, oni nie potrafią nic z tego chemii. I mówimy: panie sol, ale wy ich nie zmienicie. I tyle się, i tak to trwało, ale myśmy próbowali robić, woziłem ludzi po gospodarstwach ekologicznych w Niemczech, Francji, z Belgii, Holandii. Ale właśnie, zielone płuca polskie działają, ale jednak pan te zielone płuca polskie gdyby zostawił i nie, został pan dyrektorem parku. Zielone płuca polskie działały dokąd wojewodowie dawali pieniądze. Bo Narodowy Fundusz dawał na projekty. Wiecie, jaka jest zasada, robicie te pieniądze, ciągniecie na okrągłe, wiecie, jak to wygląda. Natomiast za funkcjonowanie biura kilku urzędników, bo czterech, pięciu, tylko jeżeli wsadzić do projektu, to dobrze, jak nie ma. Ciężko było te koszty wsadzić. Wojewodowie to finansowali, ale powstały województwa, zaczęły mówić: no dobra, to kadencję, ja nie mogę pozwolić, włożyć pieniędzy na biuro, na zakład ekologiczny, na fundację, a wy robicie mi w Olsztyńskim, a Białostocki płaci, a Ostrołęcki co? Ja jednak wolę wejść do tego wątku, jak się dostało, że nie, ale zielone płuca działały, ale pan przeszedł nie, do... Nie, zielone płuca przestały działać. No właśnie, który rok? Zielone płuca przestały działać, jak ja przyszedłem do parku. Zlikwidowaliśmy zakład usług Zielone Płuca Polski i skończyło się praktyczne działanie poza gadaniem do dziennikarzy. Skończyło się, po prostu nikt nie zaczął, nie mógł, nie realizował żadnych zadań, tylko opowiadał, co będzie robić. No. Skończyło się i przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, pan Edward Badyga, dyrektor Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku, który powołał Nadleśnictwo Wigierski Park. Potem mi powiedział, jak już minęło parę lat i nie był dyrektorem, z władzami politycznymi dyskutowali, no to Frąckiewicz jest na chwilę, my mamy, coś musimy zrobić, jakiegoś dyrektora. No to Badyda mówi, no mam tu takiego delikwenta, a odpowiedź, no, tak muszę powiedzieć, powiedzieli, lepiej mierny, ale wierny. I skończyło się. I dopiero jak Żelichowski z Wróblem lecieli helikopterem na Litwę, to Żelichowski zobaczył skutki gradacji Kornika. Wtedy to był rok 95. Tak. Wtedy podjęta świadoma decyzja Rady Parku i dyrektora ówczesnego Macieja Kamińskiego, że w Parku Narodowym zostawimy. Nie będziemy tego. Ale myśmy tutaj też byli zgodni z stanem faktycznym, to Rada Naukowa gdyby zaakceptowała ten pomysł biernej ochrony. Nie, ale ja mówię, że Rada Naukowa i dyrektor parku przyjęli takie świadomą taką decyzję. Żelichowski leciał z Wróblem nad parkiem i Wróbel wrócił z Litwy do mnie, dzwoni: ty, bo ja z nim byłem gdzieś tam i za granicą, znaliśmy się jako konserwator przyrody. Mówi: ty, hydrobiolog jest dobry, ale tam trzeba kogoś, kto ten porządek zrobi z tym kornikiem. No właśnie, bo ten kornik, no ja nie jestem specjalistą, głoszę taką tezę i tu mam pytanie do panów, czy panowie z tym się zgadzacie? Chociaż pewnie nie, ja jeszcze skończę tylko ten wątek. Przyszedłem do tego parku, rozpoczęliśmy z administracją ostre, drastyczne działania i dzisiaj, idąc do lasu, tam gdzie w oparciu o moją decyzję cięto i wywożono, dzisiaj stoją piękne drzewostany wielogatunkowe. Bo
zastosowaliśmy żelazną zasadę i to koledzy w administracji pamiętają. Nie ja decydowałem, gdzie leśniczy będzie sadził i co. Bo nie jest od tego leśniczy. I wtedy Zbyszek Bogusławski w teren i sadzili tak, jak wskazywała gleba i siedlisko. Nie co nam się wydaje, tylko gatunki takie, jakie tam powinny rosnąć. Nie patrząc na, jak w lesie, jaki będzie z tego surowiec, czy co. Ale panie doktorze, co przyroda to pokazuje? To może inaczej, bo to jest pytanie dość ciekawe i też może warto je zadać. Czy gdyby zostawić to wtedy, nie ruszając, bez ingerencji człowieka, czy nie byłoby lepiej? Jacek Łoziński zrobił doktorat z kornika. No, z Cetyńcu. Kornika zrobił, dobrze wie, o szkodnikach wtórnych, tak to powiedzmy. Pokazywał w swojej pracy, którą robił profesora Szyszki, że na powierzchniach, na których nic nie robił, gradacja kornika załamała się w tym samym czasie, co na powierzchni. No właśnie. Natomiast ja odpowiadam tak, oczywiście. Tylko gdyby zostawić to wtedy, tak jak Rada Naukowa i Maciej zadecydowali, to proces przebudowy drzewostanu do celu, jaki dzisiaj mamy, trwałby jeszcze 30-50 lat. Znaczy, dziś tam by były luki w drzewostanie, leżały gnijące świerki, pojedyncze gdzieś myśmy świadomie wycinając, przyspieszyli proces przebudowy drzewostanu. Dobrze, dziękuję. Mam teraz pytanie do pana Jarosława. Tak jak ty sądzisz, czy gdyby tak nie ruszać, taka bierna ochrona, że są kolorniki, Bóg dał i trzeba się z tą wolą Bożą pogodzić, czy nie byłoby to lepsze? Patrząc perspektywicznie. Ochrona przyrody to jest nie tyle problem naukowy, ile problem społeczny i filozoficzny. Jest pytanie, jaką mamy filozofię w stosunku do ochrony przyrody w parkach narodowych. Są kraje, które z automatu, jeżeli tworzą park narodowy, to uznają, że w tym, że parku narodowym właściwie jakiekolwiek działania w lasach są zaprzestane. Ja widziałem kilka takich parków, ale akurat były to parki, gdzie chyba nie było takich zagrożeń, jak na przykład u nas. W postaci na przykład dużej ilości świerka, który właśnie po lat 90. z nim się stało. Nie, bo może też warto dodać, bo będą tego ludzie słuchali, że ten świerk został sztucznie nasadzony na przestrzeni, no tak naprawdę, stu kilkudziesięciu lat, on był odnawiany, także nie jest to ten świerk, który gdyby wyrósł w 100% naturalnie. No to trzeba były lasy gospodarowane. To były lasy, bo to nie był. Zdarza się czasami, że ludzie, którzy się mianują ekologami, mówią o Puszczy Białowieskiej lasy pierwotne. To jest, tak jak ja bym powiedział, że jestem piękny i młody. A nie? No nie, no. To bzdura. Nie ma lasów pierwotnych w tej części świata. Nie ma. Nawet jeżeli zachowały charakter lasów, zgadzam się. Przy tej ingerencji człowieka trwającej co najmniej 6 wieków, co najmniej, opadu zanieczyszczeń z powietrza i całej ingerencji człowieka w ten las, on nie jest pierwotny. On może mieć charakter. Dobrze, ale teraz dajmy szansę panu Tomaszowi odpowiedzieć. Czy uważasz, że właśnie ty jesteś też leśnikiem, też masz tą to właśnie jakby chęć takiego inżynierskiego wpływania na przestrzeń w lesie. Czy uważasz, że można by zostawić las bez ingerencji człowieka? Oczywiście, że można zostawić las bez ingerencji człowieka. I tutaj tylko i wyłącznie zależy, jak podejdziemy do tego tematu. Tak jak wspomniał Jarosław, od strony przyrodniczej oczywiście nic się nie stanie, bo ktoś kiedyś użył określenia, że kornik inicjuje zmiany i robi to w bardzo, bardzo dynamiczny sposób. Jak my zareagujemy, to oczywiście druga sprawa i jakaś pochodna tego,
W tamtym czasie, kiedy ta gradacja się przytrafiła, to były lata 90., prawda, kiedy podjęto decyzję o usuwaniu świerków i w konsekwencji wprowadzania nowych nasadzeń, czyli odnawiania, ale już gatunkami, które były właściwe z punktu widzenia siedliska, nie było takiej presji jeleniowatych. Dzisiaj stajemy przed innymi wyzwaniami. Otóż, kiedy zdecydowalibyśmy się na pozostawienie samemu sobie ten drzewostan świerkowy, który się rozpada, musimy się liczyć również z presją tychże zwierząt, których jest coraz więcej. Na pewno 30 lat temu sytuacja była diametralnie inna, a tym samym nie możemy liczyć, że te procesy naturalnej przebudowy tych drzewostanów nastąpią dość szybko. Ale bez wątpienia też wiemy, że martwe drewno jest bardzo cennym elementem ekosystemu i pozostawienie tego martwego drewna, a tym samym uruchomienie pewnych naturalnych procesów również jest rozwiązaniem bardzo, bardzo ciekawym, w parku narodowym jak najbardziej właściwym. No właśnie, bo jeśli mówimy o... Może ja jeszcze może, bo nie chciałbym, bo być może mogliście zrozumieć, że ja mam wątpliwości co do tego, żeby przynajmniej część drzewostanów lasów w parku pozostawić bez ingerencji człowieka. Uważam, że tak. Natomiast pytanie, jak to, czyli przez kogo będzie oceniane, bo my mamy taką tendencję do tego, żeby przypisywać wizerunek lasu do pewnych modeli, które mamy wdrukowane w głowie. Leśnicy mają to wszystko bardzo uporządkowane. Mają typy siedliskowe lasu, mają typy zbiorowisk leśnych. To jest wszystko dokładnie opisane, że w takim typie ma być taki las, a w takim taki las. I potem ktoś, kto zobaczy taki pozostawiony bez ingerencji człowieka, na przykład rozpadający się drzewostan, powie, eksperyment się nie udał, ten las nie wygląda dobrze. W związku z tym ja uważam, że jak najbardziej naturalność, natomiast nie oceniajmy tego w ogóle, tylko pytanie, czy to potrafimy, bo teraz mamy akurat władzę, która jest za naturalnością, ale za kilka lat przyjdzie inna władza, która powie, że to wszystko było bardzo złe, bo ten las wygląda źle. Także uważam, że powinno to być gdzieś zapisane w sposób fundamentalny, na przykład w ustawie o ochronie przyrody, o czym mówiłem, rozmawiałem z Tomaszem ostatnio. Jeżeli uważamy, że procesy naturalne mają być dominujące w parku narodowym, to niech to będzie zapisane w takim dokumencie, żeby jakiś pan minister kolejny, lecąc śmigłowcem nad parkiem, nie stwierdził, że eksperyment się nie udał. I uważam, że na takim obszarze jak Widzielski Park Narodowy powinny być zdecydowanie duże obszary ochrony biernej, gdzie w ogóle nie patrzymy, co się z tym lasem dzieje, czy on jest ładny, czy brzydki, czy eksperyment się udał, czy nie, czy w tym momencie jest zwiększona różnorodność biologiczna, a może zmniejszona, bo to są procesy, tak jak powiedział Zdzisław, bardzo długie. I oczywiście takie obszary powinny być, natomiast na pewno nie wszędzie, bo wydaje mi się, że na części, sporej części lasów parku dalej należy prowadzić działania czynne. Takie właśnie procesy ukierunkowujące, przyspieszające pewne procesy ekologiczne. Ja mam teraz pytanie, bo będziemy... Tylko skończę ten temat, co Jarek zaczął. Byłem w parku Bayerischewald. Nie będę opowiadał całości. Idziemy ścieżką sześciometrową, już wirowaną. Stoją suche drzewa, wiesz, takie świerki, sosny. No, w pierwszym momencie no, złamane chyba, ale gdzieś leży na ziemi, wiesz, ten odziomek. Ja patrzę, kurde, jego masz, no piło wycięte ze mną. Pytam tego przewodnika, co to za cholera? Wiesz, musimy udawać, no. Ludzie łażą, jak zobaczą wycięte drzewo, wywalone dla bezpieczeństwa, żeby przy ścieżce nie leżało. Ścięte prosto, to zaraz awantura. No to my robimy żarzy i leży jak złamane. Czyli i to, co stoi, na wysięgniku podjeżdżają i robią żarzy w stojącym czterometrowym drągu, suchym i tym, co padło też, żeby nie denerwować społeczeństwa. Czyli wchodzić w kuchnię działania parku. Odbiór efektu jest taki. To się robi dla ludzi, jedni potrzebują, ale z punktu widzenia przyrodniczego to jest pina. Ja mam pytanie innego rodzaju, bo tu jest mowa o ochronie pewnych obszarów, ale czy macie panowie wrażenia, to znaczy od pana Zdzisława, że ten park jest za mały, że pewne procesy mogły przebiegać
po prostu bardziej naturalną. I że ta powierzchnia tych kilkunastu tysięcy hektarów, z czego wody tak naprawdę, to jest tam powiedzmy w granicach, to jest ile procentowo, nie pamiętam. 2800. Oczywiście, ty tak, masz rację. Czyli jest za mało. Ale najlepszy jest Yellowstone, no. Ma milion hektarów. No. I wtedy można wydzielić dużą strefę turystyczną, gdzie rzeczywiście no. jest niezwykła infrastruktura, ale cała reszta jest dziwna. Ale w Yellowstone, bo ci, co wiele razy odbywałem takie rozmowy, wy zamykacie port, nie pozwalacie, ja mówię, ja w Yellowstone byłem. Panie, czy pan wiesz, jaki procent powierzchni Yellowstone jest udostępniony dla turystów? 3%. Ale ja drogę, no. Panie, ale on ma milion hektarów. No. No, mam pytanie teraz do obu panów dyrektorów, no bo takie głosy docierały tutaj, docierają, że istnieje koncepcja, aby parki narodowe w Polsce powiększać. Nie mówię o ilości parków, bo jest tam jakiś pomysł na Park Karpacki, oczywiście pomysł na Park Mazurski, pewnie ten park nigdy nie zaistnieje, bo lobby warszawskie, znaczy tych farmerów z Mokotowskiej jest zbyt silny, żeby taki park tam stworzyć, ale czy te słuchy o tym, że na przykład Park Wigilski będzie powiększony, czy to jest prawda, czy to jest tylko taki fakt medialny? Rozumiem, że patrząc na mnie... Ja patrzę na obu panów dyrektorów, tak. Cóż, w Polsce powierzchnia parków narodowych to zaledwie procent. Czyli tak patrząc na jakąś średnią europejską, czy też światową, no to niewiele. Czyli jeżeli dostrzegamy taką potrzebę i istotność tworzenia obszarów, które są chronione dość ściśle, no to moglibyśmy oczywiście dążyć do tego, żeby tę powierzchnię powiększyć, powierzchnię parków narodowych. W sposób naturalny każdy park narodowy, który już funkcjonuje, który ma na cały ten taki fundament administracyjno-funkcjonalny wdrożony w życie, że mógłby być powiększony. Oczywiście nie jest to proces łatwy. Wymaga przede wszystkim akceptacji. Akceptacji ze strony społeczności lokalnych, ale także ówczesnych, dotychczasowych włodarzy tej przestrzeni, która docelowo miała być do parku dołączona. Odpowiedź na twoje pytanie, czy istnieje taka potrzeba. Ja myślę, że 35 lat temu no, ktoś dostrzegł jednak taką istotność, ażeby ten przyrodek robić w ten właśnie konserwatorski sposób. I w tamtym momencie te lasy były wykorzystywane gospodarczo, a to znaczy, że były bardzo mocno przekształcone. I dzisiaj, patrząc na tereny, które przylegają do parku, to również możemy tak je widzieć. Użytkowane dość intensywnie, ale przepraszam, dlatego że kiedyś podjęto tę decyzję, dzisiaj mamy tę przyrodę coraz bardziej naturalną. Ale patrząc może w perspektywie o to, o czym mówił pan Zdzisław, nie tych 50 lat, czyli powiedzmy do dwóch pokoleń tak mniej więcej, tylko może w tej perspektywie tych lat 300. Ja wyczytałem wczoraj w internecie wypowiedź dyrektora generalnego Lasów Państwowych wygłoszoną przedwczoraj albo 3 dni temu, jakby w odpowiedzi na decyzję ministra klimatu i środowiska dotyczącej zmiany metod gospodarowania w wielu obszarach, nie interesuje Puszcza Augustowska. I tam się pojawił pomysł powołania Nadleśnictwa Puszczańskiego Puszczy Augustowskiej, którego to celem będzie spełnienie potrzeb rekreacyjnych, środowiskowych, przyrodniczych, a surowcowe są marginesem. To wczoraj wyczytałem. Dotyczy to 9 pozostałych obszarów, które pani minister powiedziała, że wstrzymujemy rutynową gospodarkę. Ja może zapytam się bardziej kategorycznie, akurat pana Jarosława i pana Tomasza jeszcze raz. Czy istnieje potrzeba powiększenia parku? Może w ten sposób. Pan Zdzisław powiedział, i Tomek powiedział, że te lasy, bo najłatwiej powiększyć park narodowy, zabierając nad leśnictwem kawał lasu i jesteśmy szczęśliwi, mamy sukces. Tak jak Tomek powiedział, te lasy no jednak są zagospodarowane w otoczeniu parku i teraz co, mielibyśmy je wziąć, żeby znowu zacząć długotrwały proces przebudowy? No nie jestem tak bardzo o tym. Ale panowie, nie patrzcie może jako leśnicy, tylko patrzcie jako przyrodnicy. Ale właśnie, pozwól,
trzeba na to spojrzeć inaczej, bo tym, co zadecydowało chyba jednak o powołaniu Parku Narodowego tutaj, to chyba jednak, mimo tego, że ich jest mniej, to są wody. I teraz, gdyby chcieć uratować nasz najważniejszy, najcenniejszy zbiornik wody w postaci jeziora Wiktory, to należałoby tę ochronę potraktować zlewniową. Czyli należałoby ochroną objąć całą zlewnię Czarnej Hańczy powyżej Wigier, żeby uratować. Ale co by było z tym związane? No, żeby skutecznie uratować, to należałoby zlikwidować miasto Suwałki i jeszcze kilkanaście innych dużych wsi gminnych. I jeszcze może więcej wsi mniejszych. W związku z tym po prostu mówmy o rzeczach realnych. Pewnych rzeczy się po prostu już nie da zrobić. Jeszcze coś, co... Ale jeszcze tutaj, że bardzo... A, to bardzo, jeszcze na pewno powiększenie Parku Narodowego zagwarantowałoby ochronę pewnych procesów w większej skali, większej przestrzeni i to bez wątpienia byłoby wartością. No pytanie następne, ten wątek się tutaj przewijał, to podkreśla szczególnie Pan Szkiluć, że takim największym błędem był upadek planowania przestrzennego tak naprawdę. Że to by podcięło gałąź. I mam tutaj pytanie do, właściwie do wszystkich panów, bo czy ta inwazja garaża dworku, to określenie, które wniosła moja prywatna żona, czyli i nie wiadomo, czy to jest garaż, czy to jest dworek, czy ta inwazja garaża dworku, która wypełnia przestrzeń tych wsi wokół Wigier, nie jest tym największą przeszkodą, jeśli mówimy o powiększeniu parku. Ja powiem, jak pojechałem do profesora Szczęsnego, głównego konserwatora przyrody, w latach 86-7, z pomysłem powołania Parku Narodowego, długą konferencję odbyłem z profesorem, on tego spokojnie wysłuchał, i mówi, słuchaj, wszystko fajnie, a co zrobimy z prywatnymi terenami? Przecież my tam nic nie możemy. Ja mówię, panie profesorze, nie jest tak źle. Wyciągnąłem, mówi, najbardziej konfliktowy to jest Bryzgi. Zgadza się. Wyciągnąłem egzemplarz pożyczony z gminy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubinie. Sporządzony w 81 lub 2 roku, nie pamiętam w tej chwili daty, w którym to planie, w stosunku do Bryzgla był taki zapis. Zakaz remontu, budowy, polepszania wszystkich budynków znajdujących się pomiędzy drogą a linią brzegową jeziora. Wszystkie gospodarstwa mają się przenieść na drugą stronę drogi. Bo, jak stwierdzili planiści, właściciele gruntów mających grunty po tej stronie drogi, mają grunty po drugiej stronie drogi. Czyli wracam, przypominam, zakaz budowy budynków gospodarczych, mieszkalnych, wszystkich oraz zakaz budowy jakichkolwiek nowych obiektów. Uchwalony przez Radę Gminy Nowinka. Zostałeś się takim promotorem tych planów wtedy. No czekaj, jest architekt Lubisz-Lubiński. Ale to Lubisz-Lubiński to jest, był w świętej pamięci już niestety, najlepszy architekt wśród przyrodników i najlepszy przyrodnik wśród architektów. Świetny człowiek. Ale podobne zapisy miały wszystkie gminy wkoło. Nie tylko Nowinka. Nie pokazywały obszarów turystycznych, rekreacyjnych, jakichkolwiek zabudowy. Nie dopuszczały plany zagospodarowania przestrzennego Krasnopola wszystkich tych gmin. Jak profesor zobaczył te plany, mówi, no to słuchaj, to się zgadzamy. 87-88 rok. No przed powołaniem parku, 87-88 rok, to jesteśmy w dobrej sytuacji. Plany uchwalone przez gminy, prawo. Ja mówię, oprócz tego, panie profesorze, przy tym wtedy dwustopniowym planowaniu, prawem był plan zagospodarowania przestrzennego gminy i plan zagospodarowania powiatu też był prawem. Dzisiaj to jest taka szmata, która może wszędzie wyrzucić. Nic, nikogo nie obowiązuje. Nie ma planu. Wtedy powiatu był prawem i gminy był prawem i z planów zagospodarowania powiatów jasno wynikały funkcje,
które mogą być w gminie, a nie co sobie wójt wymyślić rada. I ten system funkcjonował do 91 roku. I tak jak piszą autorzy w opracowaniach naukowych, uznano, że dość komunistycznej dbałości o interes społeczny. No mamy teraz przykład. Najważniejsze jest prawo właściciela gruntów, likwidujemy wszystkie prawa. Temat rzeka, ale... Ale jeszcze skończę, to nie może tak zostać. Wprowadzono ustawę o planowaniu przestrzennym, anulującą wszystkie dokumenty oraz wskazującą potrzebę wykonania planów szczegółowych et calentas grecas, bez żadnych środków finansowych. Znaczy, panie Zdzisławie, ja myślę, że ten temat planowania przestrzennego, widzę, obserwując tego, co dzieje się w Polsce, zaczyna wracać po 30 latach tak naprawdę. Myślę, że takim zimnym kubłem wody może być powódź, która wydarzyła się na południu Polski, gdzie planowanie przestrzenne pokazało, że jego brak jest katastrofalny dla ludzi. Ale brak urbanistów. To też. Ale Park Narodowy podejmuje takie próby od dłuższego czasu, żeby przygotować grunt, aby opierać na tych młodszych ludziach, powoli to wdrażać. Ale powoli będziemy kończyć nasze spotkanie. Mam takie pytanie. No właśnie, do wszystkich panów, do pana Zdzisława i tak po kolei. Największy sukces pracy w parku? Mój? Tak, oczywisty. Jeden, najważniejszy i jedyny. Dobrałem kadrę, która tu jeszcze dzisiaj siedzi, ale całej tu nie ma. Pracuje, nie siedzi, panie. Nie, ale tu siedzi. I nadal pracuje w parku. A minęło od tego czasu zatrudniania tych ludzi 20-30 lat. To jest mój osobisty, największy sukces, bo większość tych ludzi ja do roboty przyjmowałem. No chyba wszystkich, panie. Piotr Pieczyński, tak? Też pan Szkiewicz? Nie, to pracował. Nie, to ja. No, ja już nie pamiętam. Kasia również. Stary dziad. Pan się nas nie wypiera. Pan się nas nie wypiera, tak? Co? Pan się nas nie wypiera. Nie, w żadnym przypadku. Uważam, że po tylu latach ta kadra jest wspaniała. Licząc na zadania, jakie realizuje, tematy, to jest najlepsze osiągnięcie. Ale żeby tak już nie było to do końca tak miodowo, to największa porażka. Największa porażka moja, kochaninki, to było, jak wynika z doświadczenia, za mało ukłonów do pewnego pana posła. Ach, no tak, rozumiem. Dlatego, jak wezwano mnie do resortu i ówczesny półidiota, zresztą główny konserwator przyrody, głąb totalny, o przyrodzie nie mający w ogóle zielonego pojęcia, powiedział mi, nie odpowiada mi stosunek pana do resortu. To była przyczyna odwołania. A przyczyna była taka, ja do żadnego, a zwłaszcza tego pana, nigdy nie czapkowałem. Nie byłem jego jakimś tam pupilem, który by za nim chodził i krzesła mu podstawiał, czy konfetti sypał. Proszę państwa, no tutaj nie chciałbym takim akcentem tego kończyć, bo tutaj tych sukcesów pewnie by się znalazło więcej. No właśnie, Jarku, jak sądzisz, postrzeganie parku przez ludzi, przez mieszkańców, jak oceniasz? Czy park jest postrzegany dobrze, neutralnie czy źle? Znajdziemy te wszystkie opinie. Cały czas mamy wiele osób, które chyba nie bardzo chcą zaakceptować to istnienie parku. Myślę, że troszeczkę pracujemy przez te lata nad tym i mamy trochę sukcesów, że jednak trochę jest ludzi, którzy dostrzegają w tym sens. Także mamy bardzo różne spojrzenia i opinie, z różnymi się spotykam. Ja też pytanie podobnej treści do Tomasza, bo w zasadzie jesteś mieszkańcą poniekąd parku, przy tym parku wyrosłeś, ten park się kształtował i masz pewne spojrzenie, jesteś teraz też urzędnikiem, który nadzoruje funkcjonowanie parku. No właśnie, jak sądzisz, takie postrzeganie, bo tutaj taka nawet nie dwoistość, tylko wieloistość spojrzenia na park przez pryzmat mieszkańca,
ale też osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie parku. Jak sądzisz, jak w tej chwili ten park jest postrzegany właśnie? Czy neutralnie, czy wrogo, czy raczej przyjaźnie? Jak to wygląda z tego punktu widzenia? Pomagałem, że przygotowałem się na inne pytanie, ale... Warto by zacytować pana nieżyjącego już profesora Stromiłę, który był tutaj kilkakrotnie przywoływany. Otóż w wydawnictwie, które zostało opublikowane na dziesięciolecie Gierskiego Parku Narodowego, pan profesor zamieścił taki dość obszerny wstęp. No i tam porusza również ten wątek postrzegania parku przez pryzmat jednostki, interesów tej jednostki, a z drugiej strony, po drugiej stronie bieguna jest ten interes społeczny. I zawsze będzie konflikt. Zawsze nie da się tego pogodzić, bo ktoś, kto ma kawałek gruntu w bardzo ciekawej lokalizacji, będzie chciał ten grunt wykorzystywać w sposób dla siebie korzystny. Najczęściej chce tam zbudować większy, mniejszy domek i cieszyć się po prostu tym, co zostało mu ofiarowane przez jego przodków albo co sobie zakupił. Natomiast z punktu widzenia takiego ogólnego i społecznego, no będzie to już jakiś zawłaszczenie tej przestrzeni, o czym mówił zresztą tutaj pan Zdzisław na początku, że dzisiaj największą, najbardziej zagrożoną wartością Parku Narodowego to nie są te świerki, bo one sobie poradzą. Zresztą sobie a propos tych świerków, kiedyś dawno, dawno temu ukułem taką teorię, że bez względu na to, czy ten świerk będzie nękany przez kornika, czy przez leśnika, który będzie z tym kornikiem walczył, to i tak ten świerk ma przerąbane. Ale to tak na marginesie, bo czy my te świerki usuniemy, czy nie, to my oczywiście możemy do tego podejść w sposób bardzo twórczy. Odnowimy ten drzewostan, przyspieszymy pewne procesy, ale z drugiej strony zostawiając ten sam świerk, no, dajemy tej przyrodzie szansę na rozwój bardzo wielu wartościowych elementów i na zainicjowanie naturalnych procesów. I w Igielskim Parku Narodowym ta przestrzeń, gdzie te naturalne procesy, gdzie działają, funkcjonują, rozwijają się powiększa. Kwoli porównania. Pierwszy operat 4% ochrony ścisłej. Dzisiaj po ostatnich zmianach to mamy prawie 15%, a nawet trochę więcej. Gdybyśmy jeszcze dołożyli do tego zamiary odejścia od cięć sanitarnych w drzewostanach już naprawdę wiekowych, powyżej 140 lat, to się automatycznie powiększa. Czyli idziemy niechybnie w tę stronę, ażeby ta przyroda rządziła się swoimi prawami. No oczywiście w ramach tej ochrony czynnej, która też ma bardzo wielu zwolenników, podejmujemy szereg działań, ale robimy to naprawdę w dobrej wierze, jak to niejednokrotnie słyszałem, będąc młodym pracownikiem, no robimy to w tym celu, ażeby oddać się przyrodzie samej sobie za ileś tam lat. A wracając do pytania odnośnie zwolenników czy też przeciwników parków narodowych, ja myślę, że ten konflikt zawsze będzie i o ile możemy już cieszyć się tym, że jednak idea Parku Narodowego zyskuje coraz szersze grono zwolenników, to zdarzy się jedna niezadowolona, nieusatysfakcjonowana osoba, która potrafi no, w jakiś sposób znowu podnieść tę temperaturę tej dyskusji publicznej na wyższy poziom. Ja jednak myślę, że coraz więcej osób rozumie ideę Parku Narodowego, widzi sens tej właśnie surowej formy ochrony nad Wigrami i ma świadomość, to wybrzmiało tutaj na tej sali, kilka miesięcy temu, z ust pana Jana Mileckiego, może byliście państwo, Mileckiego, człowieka, który tutaj się nie urodził, bo no, mieszkańca, ale bardzo wiele lat mieszka we wsi Leszczewo. No i powiedział słowa, które bardzo utkwiły mi w pamięci. Należy sobie zadać pytanie, jak by wyglądała ta przestrzeń, gdyby nie było Parku Narodowego. I bardzo często ludzie sobie zadają to pytanie. Jak by ta przestrzeń wyglądała? Czy na pewno byłaby tak bardzo atrakcyjna? Czy na pewno bylibyśmy z niej dumni? Ja dziękuję bardzo. Mam teraz tutaj do państwa pytania. Może ktoś chciałby zadać naszym strażnikom pytanie. Jest okazja. Zapraszam. Nie ma odwagi. Ja może jeszcze powiedzieć dwa zdania o tej takim oczekiwaniach społecznych, bo często słyszymy w mediach, że oczekiwania społeczne teraz są takie, żeby parki narodowe były właśnie procesy naturalne, żeby tam nic nie robić, żeby to wszystko tak bardzo restrykcyjnie chronić i mam wrażenie, że te opinie to są ludzi, którzy no, nie mieszkają w parkach narodowych.
narodowych, tylko to jest z perspektywy Warszawy czy Białegostoku, bardzo łatwo wyrażać takie opinie. Ale jeżeli taki mieszkaniec Warszawy zechce sobie kupić działkę nad Wigrami, żeby mieszkać właśnie w pięknym, dzikim miejscu i okaże się, że no niestety nie może dostać pozwolenia na budowę, to wydaje mi się, że często ta optyka się zmienia, bo my bardzo na ustach mamy ochronę przyrody, jeżeli to nie dotyka nas bezpośrednio. Natomiast jeżeli w jakikolwiek sposób zaczyna to ingerować w nasze interesy, nie wstać w sprzeczności z nimi, to optyka często się jest inna. Dlatego wydaje mi się, że tak, zwolenników jest bardzo wielu dookoła, natomiast no, jeżeli mieszkam w Wigierskim Parku Narodowym czy w jakimś innym i dowiaduję się, że nie mogę kupić opału po bliskim lesie, bo tam to drewno ma zostać i gnić, to moja akceptacja dla ochrony przyrody nieco się zmienia. Ja wiem, że w kwartalniku w Wigru ukazał się artykuł Mieszkanie w Parku Narodowym. Nobilitacja czy przekleństwo? I to jest pytanie otwarte, dalej pozostaje, bo niezależnie od tego, no właśnie, to czy była mowa, to czy mówił Tomasz, to czy mówił pan Zdzisław i Jarosław, to się właśnie pokrywa. To są te same doświadczenia na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat istnienia Wigierskiego Parku Narodowego. Ale jeszcze pozwolę sobie jedno słowo dopowiedzieć. Nobilitacja czy przekleństwo? Nawiążę znowu do tej sytuacji kornikowej. Spojrzenie społeczeństwa i ta świadomość społeczeństwa, które mieszka tutaj blisko nas, ale które też z pewnej perspektywy, z odległości symbolicznej Warszawy się nam przygląda, ta świadomość jest zdecydowanie wyższa. I tak jak 30 lat temu, albo 25 lat temu, usychające świerki na dużych powierzchniach wzbudzały raczej takie reakcje oburzenia i niezrozumienia, to dzisiaj jednak to zrozumienie jest zdecydowanie głębsze. Czyli ta świadomość jednak, że te naturalne procesy mogą przebiegać różnymi drogami, świadomość jest zdecydowanie wyższa. I dzisiaj, kiedy kornik znowu jest stosunkowo aktywny albo aktywniejszy, no to już się tak bardzo nie martwimy, jaki będzie odbiór społeczny. Wręcz odwrotnie. Mi się wydaje, że jednak te oczekiwania są takie, że będziemy coraz bardziej promowali to, co naturalne. To może właśnie tymi słowami zakończymy nasze spotkanie. Chciałem podziękować serdecznie za spotkanie. Mam nadzieję, że było to interesujące także do naszych internautów, którzy będą tego słuchali. Dziękuję bardzo.